Zgłębiamy Księgę Dziejów Apostolskich, która została napisana przez człowieka imieniem Łukasz jako kontynuacja Ewangelii jego autorstwa. Dzieje rozpoczęły się od tego, jak Jezus nakazał swym naśladowcom, by głosili dobrą nowinę o jego królestwie. Zaczynają w Jerozolimie, później idą do sąsiednich regionów, a stamtąd na krańce ziemi. W Jerozolimie ich przesłanie zostało przyjęte przez wielu i przez wielu odrzucone, zwłaszcza przez przywódców świątyni. Ci byli zgorszeni tym nowym twierdzeniem, że cała historia Izraela wypełniła się w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jednym z owych przywódców był Saul z Tarsu, który niestrudzenie pracował nad powstrzymaniem nowego ruchu, dopóki sam osobiście nie spotkał zmartwychwstałego Jezusa. To spotkanie przemienia Saula z wroga Jezusa w zwiastuna jego królestwa. Przez lata podróżował po całym Cesarstwie Rzymskim, posługując się swoim rzymskim imieniem Paweł i wszędzie zakładał wspólnoty Jezusa. Jednym z największych pragnień Pawła było, żeby wszystkie te różnorodne społeczności postrzegały siebie jako jeden zjednoczony lud, bez względu na różnice. Żyd czy nie Żyd, mężczyzna czy kobieta, niewolnik czy wolny. Jezus tworzył zjednoczoną rodzinę równych sobie ludzi, żyjących razem pod jego panowaniem. A to prowadzi nas do ostatniej części Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie, gdzie rozpoczął się ruch, żydowscy wyznawcy Jezusa cierpieli z powodu suszy i braku żywności. Paweł z taką pasją podchodził do jedności Kościoła, że rozpoczął wielki projekt zbierania funduszy wśród różnych wspólnot, które założył. Zebrane przez nie pieniądze, Paweł wraz z grupą ich przedstawicieli przywiózł do Jerozolimy jako zapomogę. Ale Paweł w Jerozolimie nie jest bezpieczny. Żydowscy przywódcy nie cierpią go do tego stopnia, że chcą go zabić. Paweł wiedział, że wpada w pułapkę. Wszyscy jego przyjaciele błagali go, żeby tam nie szedł, ale nikt nie mógł go powstrzymać. No tak. Dlaczego Paweł ryzykował życiem, aby dostarczyć ten dar? Nie mógł wysłać kogoś innego? Cóż, dla Pawła była to sprawa osobista. W Jerozolimie uczestniczył w mordowaniu naśladowców Jezusa, a teraz może im służyć. Tam również został stracony sam Jezus. Dla Pawła zaszczytem byłoby cierpieć u boku swojego króla. Tak więc Paweł udaje się do Jerozolimy i zgodnie z oczekiwaniami spotyka swoich wrogów. Formuje się tłum, który próbuje go zabić. Ale rzymscy żołnierze ratują Pawłowi życie, aresztując go. Żydowscy przywódcy oskarżają Pawła o wzniecanie rewolty przeciwko Rzymowi, ale nie mają dowodów. Rzymianie nie wiedzą, co z nim zrobić. Tak, widzą, że Paweł nie jest przestępcą, ale jego twierdzenie, że ukrzyżowany Żyd jest zmartwychwstałym królem świata, wciąż wpędza go w kłopoty. W rezultacie Paweł przekazywany jest z jednego sądu do drugiego, dopóki nie zażąda, aby jego sprawa została rozpatrzona przed cesarzem w Rzymie. Wtedy z radością go odsyłają. W tej części Dziejów Apostolskich Łukasz przedstawia rozprawy sądowe i uwięzienia Pawła, podobnie do tego, jak wcześniej przedstawił proces i uwięzienie Jezusa. Łukasz chce coś przez to pokazać. Kiedy wyznawcy Jezusa podążają drogą Jezusa, ich historie zaczynają przypominać jego historię, która jest piękna, ale wiąże się również z kosztami. W drodze do Rzymu statek przewożący Pawła natrafia na gwałtowny sztorm i wszyscy panikują. Za wyjątkiem Pawła. On jest pod pokładem i serwuje posiłek, tak jak Jezus w noc przed swoim procesem. Paweł błogosławi, a następnie łamie chleb, mówiąc towarzyszom, że Bóg jest z nimi pośród burzy. Następnego dnia statek rozbija się o skały, ale wszyscy bezpiecznie trafiają na ląd. To cudowne. Jednak nieszczęścia Pawła na tym się nie kończą. Zostaje przewieziony do Rzymu i osadzony w areszcie domowym. Ale nie jest tak źle. W swoim domu może gościć grupy Żydów i nieżydów i dzielić się z nimi dobrą nowiną o Jezusie, zmartwychwstałym królu. To wymagało odwagi w Rzymie, centrum władzy, z którego Cezar jako król rządzi światem. Tak, teraz królestwo Jezusa, królestwo nie z tego świata, rośnie w samym sercu najpotężniejszego imperium na ziemi i to dzięki cierpieniu jednego więźnia. Tym kontrastem między królestwami Łukasz kończy swoją historię. To świetny obraz, ale przecież miała to być historia o rozprzestrzenianiu się tego przesłania na krańce ziemi. Nie powinna mieć ciągu dalszego? Oczywiście. Łukasz celowo pozostawił tę historię otwartą, aby jego czytelnicy wiedzieli, że wcale się nie skończyła i że mogą uczestniczyć w królestwie Jezusa, które ciągle się rozprzestrzenia.